Piękne podziękowanie za piękny gest z czasów II wojny światowej. Mieszkańcy Długiej Gośliny pod Poznaniem postawili pomnik ławeczkę ku czci rodziny Piechowiaków. Małżeństwo ocaliło przed niemieckimi zbrodniarzami żydowską dziewczynkę. Ta dziewczynka, dziś 92-letnia Stella Zilberstein, specjalnie na tę uroczystość przyjechała z Izraela. Relacja Przemysława Turza. Na ławeczce jest specjalna kapliczka, którą za chwilę odczytamy. To niezwykła ławka poświęcona pamięci niezwykłych ludzi. To hołd dla tych, którzy nie odwracali wzroku, nie umywali rąk i nie byli głusi na krzyki rozpaczy innych. Ci ludzie w czasie II wojny światowej ryzykowali swoje życie, żeby życie innych ratować. Ta ławka jest poświęcona Lucynie i Marianowi Piechowiczom, którzy ostatnie lata swojego życia spędzili właśnie tutaj, w Długiej Goślinie. W czasie II wojny światowej mieszkali na Podlasiu. Kiedy Niemcy wywozili Żydów do obozów koncentracyjnych, ukryli pod swoim dachem kilkunastoletnią Stellę Zilberstein. Zrobili to ryzykując własne życie, bo tak podpowiadało im serce. Niemcy, na pewno każdy z nas wie, przychodzili i wybijali całą rodzinę. Dlatego też, dlatego taki był odruch pierwotny mojego dziadka Mariana, który nie chciał narażać całej rodziny, tam były małe dzieci. Ostatecznie heroizm, bohaterstwo, patriotyzm, żelazne zasady i siła woli zwyciężyły z niemieckim terrorem i ideologią Adolfa Hitlera. Lucyna Piechowicz i Marian Piechowicz uratowali młodą Żydówkę. Dziś Stella Zilberstein w wieku 92 lat usiadła na ławce poświęconej tym, którym zawdzięcza swoje życie. To nie jest pamiątka, to jest wyzwanie. To jest zobowiązanie. Jeżeli zrobiliśmy kiedyś komuś coś i to daje radość, to trzeba ją pomnażać. Razem ze Stellą na jednej ławce usiadła dziś córka państwa Piechowiczów. Podczas II wojny światowej, ukrywając się przed Niemcami, też były razem. Mama ją przyjęła jako własne dziecko. I bardzo się cieszyła, gdy zmarła moja siostra najmłodsza, to powiedziała: Boże, zabrałeś mi jedną córkę, ale zostawiłeś mi drugą. I bardzo się cieszyła z tego powodu, że ona żyje, przeżyła i że myśmy przeżyli wszyscy. Rodzina Piechowiczów za swoje bohaterskie czyny została włączona do grona sprawiedliwych wśród narodów świata. Pamięć o nich pozostała nie tylko na kartach historii, ale także w emocjach, łzach i sercach. Jestem bardzo wzruszona. Dla mnie to jest wielkie święto. Dla mnie to jest cud. Ławka pamięci jest pomysłem parafian z Długiej Gośliny. Tak chciałbym, żeby wyglądała nasza parafia, żebyśmy się nie bali siebie nawzajem, nie bali się gości, nie bali się innych. Bo tak kiedyś mieszkano w Polsce, obok siebie mieszkali Żydzi, Niemcy, Polacy. Historia państwa Piechowiczów to tylko jedna z wielu, w których Polacy ratowali życie Żydom podczas II wojny światowej. Sama Stella Zilberstein wymienia 65 nazwisk Polaków, którzy podczas wojny jej pomogli. Przemysław Tusz, Teleskop.